jakiegoś czasu na świecie i od niedawna w Polsce pojawiła się nowość zwana piaskiem kinetycznym. Właściwości tego magicznego piasku zobaczycie na klipie sporządzonym przeze mnie. Co dla was mało, wpiszcie sobie w internet Kinetic Sand, na pewno znajdziecie coś więcej. My dzisiaj spróbujemy sobie zrobić taki piasek w domu. Tu mam już gotowy, jest on koloru czarnego, zaraz wam powiem, bo nie musi być to kolor czarny, może być różowy, fioletowy, jaki tylko zechcecie. Okej, co będzie potrzebne? Będziemy potrzebowali, tak jak już wspomniałem, gluta, może być on dowolnego koloru. Ja za ten zapłaciłem złoty 90 sobie za te wszystkie gluty, tam zapłaciłem coś około 10 zł w sklepie chińskim, naprawdę najtaniej jest w sklepie chińskim, bo tam masę mam takiego badziewia. Ale dalej, będzie nam jeszcze potrzebny piasek, najlepiej żeby ten piasek był suchy, potem będziemy do niego dolewać wody, tak jak już mówiłem, woda będzie nam potrzebna razem z łyżeczką, ewentualnie, choć niekoniecznie, to będzie zależało od estetyki waszej pracy, durszlak i jakiś rondelek. Jak widzimy, w moim piasku są niestety takie małe kamyczki, które podczas zabawy piaskiem kruszą się i trochę nam bałaganią. Możemy się łatwo ich pozbyć, najpierw susząc i potem starannie przez sitko przesiewając piasek, co zrobię za chwilę. Lepiej, żeby wasz piasek był suchy, ponieważ nie będzie trzeba przelatywać przez sitko. Szybkie suszenie i będzie gotowe. Cóż, 5 minut suszenia i cały piasek zadział. Zobaczcie, ile drobnych kamyczków zostało. To wszystko było w tak niewielkiej porcji piasku. Mamy już czysty piasek, teraz jedynie trzeba uważać, żeby się nim nie poparzyć, ponieważ jest bardzo gorący. Na przykład moja nagrzewnica ma 1500 W, a jej temperatury przekraczają 500 stopni Celsjusza. Teraz część piachu wysypiemy na naszą płytkę. Na razie tyle, gdy będzie za mało, to jeszcze dosypię. Tak jak powiedziałem, mam już kolor czarny, dlatego teraz zrobię szary, ponieważ taki też udało mi się zakupić. To jest ten mój czarny, tylko że ma niestety kamyczki. Teraz zrobię szary już na czysto. Jeżeli macie wątpliwości do koloru gluta, to mogę też powiedzieć, że piasek od razu ściemni kolor naszego gluta. Także jeśli wybierzemy sobie żółty, to będzie taki jasny brązowy. Tak jak mówiłem, czarnego już mam, dlatego teraz sobie zrobię szarego. Cała filozofia polega na tym, aby starannie zmieszać naszego gluta z piaskiem. Może wydawało wam się to wzdurne, bo przed chwilą ten piach suszyliśmy, ale dolewamy 2 łyżeczki wody. Jeżeli wasz piasek by się rozpadał, dolejcie jeszcze więcej. Cóż, szary kolor nie zmienił koloru naszego piasku, natomiast dodał połysku. Teraz zła wiadomość, resztę trzeba posprzątać. Tak się w tej chwili prezentuje piasek, wyszedł on chyba troszeczkę zbyt wodnisty, jednak gdyby tak się wam stało, zawsze możecie tą wilgoć wycisnąć, po prostu bardzo mocno ściskając wasz piasek. Moim zdaniem taki jest dobry, odpowiada mi to, wy możecie to oczywiście sobie dowolnie zmieniać, wyciskać, dolewać wody według waszych uznań. Natomiast w tym odcinku to by było na tyle, będę się z wami żegnał, zachęcam także do obejrzenia reszty moich filmów, no i narka.